Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witamy się w nowym roku 2023. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego i dziękuję za piękne życzenia, które mi składaliście już, można powiedzieć, że od świąt. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Tam mieliśmy taką em, jakby cukierniczkę i tamta cukierniczka 20 zł kosztowała, a ta miseczka też dwie dychy kosztuje. Dobra, zostańcie do końca, bo będzie również bardzo fajny przegląd, tak jak i wczorajszy. Dajcie znać, kto oglądał, bo naprawdę sporo nowości w nim było. Świetne rzeczy. I tu tylko Wam tak przejadę, co jeszcze zostało na półeczkach z, ze szklaneczek i jedziemy dalej. Dalej mamy coś fajnego. Powiem Wam, że ja kiedyś też... W Kupiłam sobie, ale kupiłam sobie kiedyś to chyba na eBayu, jak mieszkaliśmy jeszcze w Anglii. Oczywiście nie chodzi o to. Tylko chodzi o taki zestaw do szejków. Można sobie robić w domu szejki. Wychodzą fajne drinki. Chodzi mi oczywiście o takie drinki. Możecie sobie kupić taki zestaw barmana. W pepko jest za 80 zł. Za 80 zł. Jak widzicie, macie szczypce do lodu, taki kieliszek. No i ten cały shaker. Za trzy dyszki możecie kupić sobie noże. Zestaw noży pięciu. E, tu mamy młynek. Młynek do pieprzu za 40 zł. Tak się prezentuje. Czarne pasujące do wszystkiego. Dobra, odkładam 2, 4, 6 sztuk. Jeżeli macie e, pytania, gdzie jest to pepko, to w aurze w Olsztynie, e, w galerii w aurze. Dobra. Przechodzimy dalej i szukamy, szukamy e, super nowości, ale tu już nic ciekawego nie widzę. Idziemy dalej. No i pamiętacie, jak robiłam so e, ro, sobie, no sobie i Wam, robiłam test patelni. Ja mam chyba ten rozmiar a tu możecie dostać jeszcze taką głęboką tam tam. i zobaczcie jak ona się prezentuje 28 cm w średnicy kosztuje już więcej bo 60 zł ale ona jest ogromna naprawdę ogromna yy, i właśnie nie wiem czy to ale nie chyba nie łok. czy tam wok nie wiem jak to się mówi yy, ja mówię zawsze łok. Yy, także, także ja o, ja mówię łok, ale nie wiem czy to jest to czy to jest po prostu taka głęboka patelnia? Yy, ale fajna. Tylko powiem Wam, że trzeba pilnować, bo jak na przykład yy, smaży nastolatka czy nastolatek yy, i na przykład nie przeczę oleju, który się wy wylał na bok, no to to się przypala. Ale będziemy testować dalej te gąbeczki z Dilsa, które mi polecałyście. 20 zł kosztuje ta makrama i ja mam tą samą makramę, kosztowała 30, więc fajne przeceny są teraz w Pepco. Tu mamy taką zatyczkę. Ja mam te śmietniki, kosztowała 8, kosztuje teraz 5 zł. E, zatyczki. No tak dali śmietniki, i oddzielnie e, zatyczki do tych śmietników. Cztery dyszki kosztował zestaw takich przyprawników sześciu, a teraz, teraz jest przeceniony o 10 zł, więc za 30 zł możecie kupić przyprawniki. Jeżeli chcecie coś kupić po fajnych cenach, teraz w PEPKO. To wpadajcie, bo naprawdę te rzeczy z wyprzedaży e, wyprzedają się bardzo szybko. E, mamy tutaj takie pojemniki. One są jeszcze z takimi gumkami pod spodem, jak widzicie. I tu jest najmniejszy, najmniejszy kosztuje 6 zł. Dobra. I jak widzicie, są różne kolory. Ja mam tutaj taki pod brąz podchodzący, ale są jeszcze różowe, zielone. Tu wam teraz wyciągnę różowe i za chwilę wyciągnę jeszcze większy. Największy to będzie właśnie ten zielony. Ten kosztuje 7 zł. Ten kosztuje troszeczkę większy 7 zł. Możecie sobie tam powkładać różne rzeczy od skarpetek po majtki do przypr po przyprawy po jakieś, nie wiem, zabawki nawet u dzieci na półkach. Zobaczcie, tu macie taki największy i ten największy kosztuje 8 zł. Także tak można sobie zrobić, posegregować wszystko, czy nawet w szufladach. No. Taką segregację można sobie zrobić na nowy rok. Tu mamy takie pojemniki wysokie. Są jeszcze niskie, a ten akurat jest wysoki i on kosztuje 5 zł. Pamiętajcie, że to są jeszcze ceny stare. Na pewno, jak teraz będą wjeżdżały pojemniki, to będą już o wiele droższe. Ja powiem Wam szczerze, że się też trochę zaopatrzyłam w te pojemniczki. No, zawsze do czegoś się przydadzą. I tu macie trzy sztuki. I zaraz zerkniemy. Jak widzicie, duży, troszeczkę mniejszy i taki całkiem malutki. I one są w cenie 25 zł, yy, więc myślę, że fajna cena. Dobra. I tu mamy jeszcze takie, ja myślę na jakieś, nie wiem, pierdółki, albo na mąkę, albo na jakieś takie, wiecie, za 5 zł do szuflady. Czasami się coś wala, czasami macie gdzieś orzechy, których nikt nie zjadł. Nie wiem, jakieś mm, czy słonecznik. Można to wsypać i postawić sobie fajnie w szufladzie, tylko yy, nie sprawdzałam tego, więc nie wiem, czy ta pokrywka się później nie będzie otwierała. No nie wiem, ja mam troszeczkę, yy, troszeczkę inne, bo mam takie zakręcane w domu, ale tamte naprawdę z pepką mogę polecić, chociaż yy, już długo ich nie widziałam. Co ja tutaj jeszcze widzę, czego nie zauważyłam? Poczekajcie i zobaczcie. Tam, ta da Za 10 zł możecie kupić taki organizer 80 na 40 eee, I zobaczcie, tutaj e, możecie sobie powkładać różne rzeczy. Także fajna taka nowość. Przynajmniej ja nigdy tego nie widziałam. Eee, nie, nie droga, ale. Fajnie, bo można sobie fajnie, właśnie, zorganizować. Tak jak ja sobie kupiłam organizer do szuflady, i jak sobie poparujecie, poparujecie skarpetki czy majty, no to fajniej, lepiej to wygląda, tak? Tylko oczywiście trzeba parować, bo czasami się wrzuca znowu yy, pojedynczo. Ale to chyba w każdej chałupie z tymi, yy, z tymi skarpetami takie problemy. Dobra, no i tu wyczaiłam takie nowe pudełka. No i tu mamy, te mamy akurat za 15 zł. I to są pudełka do butów. Ja mówię, do czego tu są te pudełka? Coś tu się wkłada, jakieś przyprawy czy coś, ale to są pudełka do butów. A jeżeli organizacja, to tutaj macie takie antypoślizgowe za 10 zł, 50 na 150 cm. Takie maty do szuflady. Tu mi błażej pokazuje mamo. Tego chyba jeszcze nie pokazywałaś. No i faktycznie chyba akurat tych nie pokazywałam, więc fajnie, że mój synuś tutaj pamięta, mm, pamięta o tym. No, i mówię, żebym pokazała. Tu macie takie, takie. Kurczę, jak to nazwać? Takie wiadra z rączkami. Nie wiem, czy tam jest, ile litrów jest, ale tak wam pokażę, może ktoś będzie wiedział. Ja mam ten koszyk, który tam stoi szary, i słuchajcie. Jest rewelacyjny, polecam Wam z całego serducha. To wiadro kosztuje trzy dyszki, ale zerknijcie na ten koszyk szary. Ja mam on chyba też 25 czy 30 zł. Ja mam do prania i nawet jak przywieziemy w bagażniku zakupy, to mój mąż krzyczy, dawaj ten koszyk od prania, będziemy ładować, i ładujemy do tego koszyka i przynosimy rzeczy do domu, więc naprawdę jest, no, pełni po prostu wiele funkcji. Pudełka 15 zł, 15 litrowe. Tu mamy mniejsze, ale te już wam pokazywałam. Tu jeszcze wam pokażę takie. Te kosztuje 20 zł. Mówiłam wam, że te pudełka pójdą, bo one są naprawdę świetne i ja sama muszę dokupić chyba za dwa jeszcze, tu mamy również pudełka do butów za 8 zł. Także zobaczcie, tu była cała półka tych przeźroczystych pudełek, a poszły, poszły przez święta. Ludzie po prostu wykupili jak świeże bułki. No bo one jeszcze są w fajnych cenach, nie? 40 zł kosztuje takie różowe. Można na przykład do córeczki, do dziewczynki, do pokoju zakupić na przykład takie pudło. Tu Wam pokazuję tą ściankę, ale ja nie do tego idę tutaj, bo wyhaczyłam jakiś fajny stolik w kolorze czarnym. I już Wam pokazuję, tylko oczywiście, no, fajnie by było, żeby jeden na przykład pokazował był wyciągnięty, ale tutaj widać na obrazku. 52 cm wysoki, 47 cm średnicy za 67 za 60 zł, przepraszam, za 60 zł i tu macie taki stolik kawowy, albo jakiś stolik, na przykład pod kwiaty, gdzieś postawić w rogu. Już niedługo będzie ciepło i będzie można wyjść na tarasy na balkony, także ja już widzę te wszystkie rzeczy. Chociaż Sylwia, uspokój się pierwszy styczeń, ale u nas dzisiaj, słuchajcie, 15 stopni ciepła. Nie wiem, jak u Was pogoda. Piszcie w komentarzu, bo jestem aż ciekawa. Tylko napiszcie mniej więcej, skąd jesteście, bo ja jestem tak ciekawa tego, ile jest u was stopni? U nas dzisiaj było 15. Naprawdę. Teraz przyjechaliśmy, jest chyba 13, a jest już wieczór. Uwaga! Mój pazur obłamany po Sylwestrze za 30 zł możecie kupić taki e, ta, taki, co to jest? Młynek do pieprzu e, ale przeceny jeszcze będą bo zobaczcie jak dużo tego wszystkiego jest ale dzisiaj, na, na dzisiaj to już chyba z przecen będzie tyle co wam jeszcze mogę pokazać to fajne, mm, fajne doniczki i te doniczki są za 30 zł osłonki doniczki czy wazony czy to są wazony czy to są doniczki bo już nie wiem ale można używać Yy, znaczy osłonki, mi chodzi o osłon, osłonki bardziej, yy, ale można używać, myślę, i tak, i tak. Yy, a kto mi teraz zabroni w doniczkę, w wazon włożyć kwiaty, nie? A co? Także takie są ładne, złote i yy, złote i srebrne. No i tak, to już wszystko w moim dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, wpadajcie na mój wczorajszy przegląd. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, udostępniajcie dla cioci wujka, babci mamy dla wszystkich, kto ogląda, którzy ogląda, lubią oglądać takie rzeczy. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.